Świnia Malwina. Świnia Malwina, tytułowa bohaterka opowieści Krzysztofa Łapińskiego, to przyjaciółka dzika dzikusa z Lasu Kabackiego. Świnia Malwina delikatnie nawiązuje do tomu o dzikusie, stanowi jednak osobną historię. Szczęśliwe życie dzików w ukochanym lesie zakłóca nagłe pojawienie się ludzi, których nieprzyjemny zapach, gwałtowne ruchy ciała i wrogie okrzyki burzą spokojną przestrzeń życia zwierzyny leśnej. Człowiek w społeczności zwierzęcej budzi paraliżującą trwogę. Stan niepokoju narasta, gdy zwierzęta odnajdują na leśnej drodze świnię uciekinierkę, która zawalczyła o swe życie i wyskoczyła z wagonu uwożącego inne świnie do rzeźni. Szybko okazuje się, że Malwina jest indywidualistką, świnią emancypantką, świnią fajterką. Lecz historia jej życia jest smutna. Urodzona w ciasnej chlewni, oddzielona od matki, stanowiła obiekt, na którym przeprowadzano eksperymenty naukowe. W końcu, jako rzecz nieprzydatna, miała być zarżnięta w rzeźni. Malwina mocno artykułuje swoje zdanie. Nie należy do ludzi. Jest swoja własna, ma prawo do wolności, szczęścia i decydowania o samej sobie. Malwina jest również optymistką, a jej życiowa dewiza brzmi: każde niestety ma swoje zalety. Mimo to ludzie nadal traktują Malwinę jak rzecz i starają się ją dopaść za wszelką cenę. Łapiński korzysta tutaj z lubianego przez dzieci motywu wędrówki zwierząt do miejsca ocalenia, w którym ludzie i świnie żyją w przyjaźni i nikt nie chce nikogo brutalnie mordować ani pożreć. Takim miejscem jest sanktuarium dla ocalonych świń Świnkowo. Peregrynacja Malwiny i jej zwierzęcych przyjaciół obfituje w przygody, niebezpieczeństwa, pułapki. Nawet telewizje śledzą podróż zwierząt do azylu. I kiedy jedni ludzie skandują – ocalić świnie! Drudzy, prężący w dłoniach karabiny, próbują zniewolić, uprzedmiotowić i zabić Malwinę. W końcu, co sobie wyobraża taka świnia? Akurat ja wiem, więc wam powiem. Świnia to bardzo inteligentne zwierzę. Jest niezwykle czułą, emocjonalną i wrażliwą istotą. Lubi mądre zabawy, zna się na muzyce, odczuwa silne emocje. Przywiązuje się do ludzi i innych zwierząt. Każda świnia ma odrębny charakter i osobowość. Jest czysta i ma pozytywną aurę. Zatem Malwina wyobraża sobie, że jest swoja własna i ma prawo do bycia jak lubi. Powiem więcej. Wierzy głęboko, a ja wraz z nią, że któregoś dnia ludzie zobaczą jej podmiotowość i zaczną postępować etycznie względem wszystkich zwierząt. Dlatego wołam do was, dołączcie się, ocalmy każdą świnię, nie tylko świnię Malwinę. Dziękuję.